Hello. Dziś krótko na temat różnicy pomiędzy da a weil. Ogólnie można pomyśleć, że da i weil oznaczają to samo, natomiast ja bym tą różnicę uchwycił krótko tak. Mówiąc weil, będziemy mieli na myśli bo, ponieważ, natomiast mówiąc da, będziemy mówili jako że. I różnicę można zauważyć w zdaniu na przykład ich kenne ihn gut, weil wir zusammen zur Schule gegangen sind. Czyli znam go dobrze, bo razem chodziliśmy do szkoły. Możemy na przykład powiedzieć zdanie z da. Da es im Winter kalt ist, muss man sich warm anziehen. Czyli jako, że w zimę jest zimno, trzeba ubierać się ciepło. Czyli weil jako bo, ponieważ, a da jako że. Przy czym jest jeszcze taka mini różnica, taka subtelna różnica. Mianowicie weil używa się wtedy, kiedy normalnie mamy konkretny jakiś powód do wymienienia, który jest nikomu nieznany, czyli mówimy o czymś, czego nikt wcześniej nie znał. Wymieniamy powód, którego wcześniej nikt nie poznał. Czyli na przykład znamy się, bo chodziliśmy razem do szkoły. Tego wcześniej nikt nie wiedział i dlatego mam tu na myśli, że to jest konkretny powód, który wymieniamy. Natomiast w da chodzi o powód, który jest raczej ogólnie oczywisty lub wcześniej został wspomniany. I tak jak w tym zdaniu da es im Winter kalt ist, muss man sich warm anziehen, no to ten powód jest oczywisty. Wiadomo, że w zimę jest zimno, każdy o tym wie. Czyli jako, że jest w zimę zimno, trzeba się ciepło ubierać. No i ten powód, że w zimę jest zimno, jest ogólnie wszystkim znany. Jest to rzecz taka bardziej oczywista. No i to by było na tyle. Dankeschön, und das ist alles für heute. Pamiętajcie, że najlepiej zostawić pytanie w związku z językiem niemieckim na stronie, w dziale pomysł na filmik lub pytanie, bo wtedy na pewno nie zapomnę o żadnym pytaniu i na pewno powstanie filmikowa odpowiedź. Dankeschön. Tschüss.